Cześć, nazywam się Marysia Jaraszek. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z sierpnia 2015 roku wprowadziła zmiany, do których powinny się zastosować wszystkie organizacje pożytku publicznego. W tym odcinku przedstawimy te z nich, które mają bezpośredni wpływ na pozyskiwanie 1% podatku. W przypadku, gdy organizacja finansuje działania promujące przekazywanie 1% podatku ze środków pozyskanych z 1% w poprzednich latach, musi zawrzeć informację o finansowaniu lub współfinansowaniu tych działań właśnie z tego źródła. Jeśli finansuje te działania z innego źródła, nie musi być takiej informacji. Przez promocję 1% rozumie się publiczne zachęcanie podatnika do przekazywania 1% podatku bez względu na formę dotarcia do podatnika. W sytuacji, gdy organizacja korzysta z programów do rozliczania PIT, musi zawrzeć jasną informację o tym, że podatnik korzystając z tego programu będzie mógł wybrać organizację, której przekaże 1% podatku lub takiego wyboru nie będzie miał. W dalszym ciągu programy mogą mieć wpisane na stałe numer KRS, tak zwane rozwiązane na sztywno, natomiast przed uruchomieniem programu użytkownik musi otrzymać jasną informację o tym, że jest to program tylko jednej organizacji. Treść i forma informacji będzie doprecyzowana przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Organizacje pozyskujące 1% podatku zostały zobowiązane do tego, aby w swojej ewidencji księgowej wyodrębnić środki pochodzące z 1%. Należy wykazać zarówno przychody, jak i wysokość wydanych pieniędzy z 1%, w tym również ile organizacja wydała na promocję 1%. Dodatkowo minister rodziny, pracy i polityki społecznej został zobowiązany do tego, aby na stronie ministerstwa do 31 grudnia zamieścić informacje o tym, ile poszczególne organizacje wydały na promocję 1% w poprzednim roku. Wprowadzono wyraźny zakaz pośredniczenia w przekazywaniu 1%. Dotyczy on dwóch sytuacji. Pierwsza. Organizacja pożytku publicznego, która widnieje w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku w danym roku, nie może za swoim pośrednictwem namawiać podatników do tego, aby przekazywali 1% podatku organizacji, która w tym wykazie nie jest. I druga sytuacja. Organizacja pożytku publicznego, która nie widnieje w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, nie może namawiać podatników do tego, aby przekazywali jej pieniądze z 1% za pośrednictwem organizacji, która w wykazie jest. Fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, jeśli sporządzą i zamieszczą w bazie sprawozdań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej swoje sprawozdanie merytoryczne OPP, nie muszą już sporządzać i wysyłać sprawozdania z działalności fundacji do swojego ministra właściwego. Wystarczy wypełnienie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z posiadania statusu OPP. Zakłada się, że powstanie Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który będzie zasilany pieniędzmi z 1% pochodzącymi z niewykorzystanych pieniędzy przez organizacje, które utraciły status OPP. Pieniędzy przekazanych przez podatników na organizacje, które nie widnieją w wykazie OPP w danym roku. Pieniędzy wykorzystanych przez organizacje na inne cele niż działalność pożytku publicznego, jeśli wykaże to kontrola. Pieniądze funduszu mają być rozdysponowane w drodze otwartych konkursów i mają wzmacniać potencjał organizacji pożytku publicznego. A teraz pytanie do eksperta. Pani Agato, uczestniczy Pani w pracach nad kolejnymi nowelizacjami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Proszę powiedzieć, jaki był główny powód wprowadzenia ostatnich zmian właśnie w kontekście 1% oraz czy według Pani wpłynie to na wysokość pozyskiwanych środków z 1% przez organizację? Najnowsze zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczą m.in. środków 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany te można interpretować w ten sposób, że ustawodawca chciał położyć większy nacisk na przejrzystość i na informowanie społeczeństwa na temat tego, na co idą środki z 1%.
I w ten sposób ma to się odbywać, że z jednej strony organizacje w swojej ewidencji księgowej, w swoich sprawozdaniach mają dokładnie pisać, na co te środki są wydatkowane oraz uwzględniać koszty tak zwanej promocji, czyli tak naprawdę kosztów fundraisingowych pozyskiwania 1%. Również obywatel, który nie zapozna się ze sprawozdaniami, ale będzie korzystał z jakichś materiałów promocyjnych, będzie miał szansę dowiedzieć się, czy one zostały sfinansowane lub współfinansowane ze środków 1%. Druga taka zmiana dosyć ważna, która kładzie nacisk na większą świadomość obywateli w przekazywaniu 1% podatku, to zmiana dotycząca programów komputerowych, które służą do rozliczania rocznych zeznań podatkowych obywateli. Już od tego roku w takich programach nie będą mogły być zaszyte na sztywno numery KRS organizacji, jeżeli program o tym wyraźnie nie informuje. A zatem obywatel nie będzie się spotykał z takimi sytuacjami, że nieświadomie, wbrew sobie przekazuje 1% swojego podatku na organizację, której nie zna albo której po prostu nie chce wesprzeć. Od dzisiaj takie programy będą musiały wyraźnie o tym informować, czy numer KRS jest do wyboru, czy jest jeden i nie ma opcji wyboru. Także można powiedzieć, że te najnowsze zmiany stawiają na większą informację, większą przejrzystość i oddają w ręce obywateli decydowanie o tym, czy i komu chcą przekazać 1% podatku. Zmiany w mechanizmie 1% nie są rewolucją, ale warto o nich pamiętać, by pozyskując, a później korzystając ze środków 1%, robić to zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pamiętajcie, nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie weszła w życie 9 listopada 2015 roku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na bankwiedzy.org.